Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia i Eucharystia. Dziękujemy za każdy Kościół, w którym mieszka Pan Jezus, każdą mszę, każdą adorację. Przepraszamy za wszystkie zamknięte kościoły, że ludzie nie mogą przyjść do Pana Jezusa. Pan Jezus tak bardzo przykro mu jest, że ludzie Go nie odwiedzają, a kościoły zamknięte. Niektórzy tak, Jezu, daj nam miłość Eucharystii, żebyśmy mogli z miłością kiedyś przyjąć komunię ostatnią, za każdą komunię świętą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkim, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez niepokalane serce Maryi. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem. Przeczyste serce świętego Józefa, módl się za nami. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego płomienia miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. A przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. O Matko moja, która jesteś w niebie, o Matko moja, ja kocham Ciebie, serdecznie kocham serca całego. O Matko moja, strzeż nas od złego. Daj, aby ludzie szczęśliwi byli i Ciebie, Matko, zawsze chwalili. Daj zdrowie Ojcu, Matce, błogosław każdej polskiej chatce. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie. I poczęła z Ducha Świętego, żeby się poczęło wiele Bożych rzeczy. O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
O Maryjo, witam Cię. Wszystkie dzieci swe. Pocieszenia w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Nasza Pani pocieszenia w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Przychodzimy dziś do Ciebie, my, Twój zawsze wierny lud. Pobłogosław nasze życie, nasz codzienny znój i trud. Nasza Pani pocieszenia, w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Nasza Pani pocieszenia, Maryjo, prowadź nas. Pobłogosław i tych wiernych, którzy tu nie mogli przyjść, ale sercem są przy Tobie, pod Twym znakiem pragną żyć. Nasza Pani pocieszenia, w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Nasza Pani pocieszenia, w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Nas.
Thank you.
Częstochowie tron swój wzniosła. Niech na łoża je niosła. Lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska, Królowa Polska, opali nasza Częstochowska. Matko Boska, Królowa Polska, opali nasza. Cudami zajaśniała, swoje serce nam oddała. Ludu Polski, dziecię drogie, masz tu matkę, szczęście błogie. Matko Boska, Królowo Polska, Matko Boska, Królowa Polska, opali nasza Częstochowska. Matko Boska, Królowa Polska, opali nasza Częstochowska. Serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy do Maryjo, bądź nam pozdrowiona, Matko ma. Przez Ciebie, o Matko miłości, a my Ci oddajem wdzięczności, upadłszy do Twoich stóp. Wspaniała, wszelkich smut rozlewasz. Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich smut rozlewasz. O tronie Ty Boga wiecznego, o słońce nadziei i łask, o różdżko przedziwna jest cego, jak wielki
cnót Twych jest blask. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. Thank you.
modlitwy Twej obronie. Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie. Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju. Za chwilę rozpocznie się liturgia mszy świętej, podczas której zostanie ukoronowany wizerunek Matki Bożej Wschowskiej Pani Pocieszenia. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. Informujemy, że jest możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej. Konfesjonały znajdują się po prawej stronie przy wejściu do parku oraz po mojej lewej stronie przy ratuszu. Punkt medyczny znajduje się po lewej stronie od sceny, a przed parkiem przy rynku. Natomiast szalety miejskie ulokowane są naprzeciw sceny za ratuszem. Po przyjściu procesji do ołtarza, oddaniu mu czci oraz okadzenia go, głos zabierze minister prowincjalny Bernard Marciniak. W liturgii kapłani posłużą się drugą modlitwą eucharystyczną. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy koncelebranci proszeni są o włączenie się w procesję wyjścia. Thank you.
dziecko polskiej ziemi, swe matczyne weź ramiona. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i ze Pskowy, uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i ze Pskowy, z Nazaretu, zanurzona w szarym trudzie, w młodych sercach wiarę wzniecisz, ufność, miłość w nich rozbudzisz. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i ze Pskowy, uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy. Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i ze Pskowy, z winnej Kany, kochająca, zatroskana, każdą z rodzin ci oddanych, ubłogosław w łaski Pana. Jezus Chrystus. Bierzemy udział w doniosłej uroczystości koronacji złotymi koronami skroni Dzieciątka Jezus i Jego Najświętszej Matki Maryi z łaskami słynącego obrazu Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Wschowskiej Pani Pocieszenia. Na co dzień obraz ten otaczany jest czcią wiernych we franciszkańskim kościele pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, od 2018 roku Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Wschowu. Cieszę się, że mająca nastąpić dzisiaj koronacja staje się z łaski Bożej najpiękniejszym hołdem wiary i oddania Panu Bogu w Jego Matce Maryi. Jest wyrazem wdzięczności za opiekę i wysłuchane modlitwy mieszkańców Wschowy i pielgrzymów. Pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na wschowskim rynku i łączącymi się z nami za pomocą środków audiowizualnych.
księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytamy.
taniec Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował
aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja.
umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, czciciele Matki Bożej Pocieszenia, Pani Wschowy. Dzisiaj przeżywamy we Wschowie Wielki Dzień. Przeżywamy uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, znajdującego się w miejscowym klasztorze ojców franciszkanów. Ten wizerunek jest od dawna otaczany czcią przez mieszkańców miasta, regionu i słynący licznymi łaskami. Z uwagi na dzisiejsze historyczne wydarzenie chciałbym razem z Wami rozważyć 5 prostych spraw. Najpierw tytuł Maryi Królowej, następnie jej kult, potem sam obraz, dalej kwestię koronacji i wreszcie nasze dziękczynienie. Pierwszy temat to królewska godność Maryi. Zanim zabierzemy się do czynności koronacyjnych, najpierw powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wiemy, że Maryja jest rzeczywiście królową? Dlaczego ta skromna i prosta dziewczyna z Nazaretu została królową, skoro przecież nigdy nie koronowano jej za życia? Otóż królewskość Maryi jest pochodną królewskości Chrystusa. Maryja jest królową, ponieważ jej Syn, Jezus Chrystus, jest królem, którego Ojciec wywyższył ponad wszelkie stworzenie niebieskie, ziemskie i podziemne. Matka Zbawiciela otrzymała ten tytuł dzięki swojej ścisłej łączności z tajemnicą jej Syna, z Jego wcieleniem, Jego ziemskim życiem w ukryciu Nazaretu, następnie podczas misji publicznej z Jego męką i śmiercią, wreszcie skutkiem zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Matka Chrystusa dzieliła razem z jej Synem nie tylko ludzkie aspekty tej tajemnicy, ale także dzięki działaniu Ducha Świętego Jego boskie przeznaczenie, dzięki czemu całe jej ubogie i pokorne życie zostało wywyższone, przemienione i uwielbione. Ona jako pierwsza przeszła drogę prowadzącą do nieba, otwartą przez Chrystusa i dostępną dla pokornych, dla tych, którzy ufają Słowu Bożemu i według Niego starają się żyć. A zatem korona na głowie Matki Najświętszej wyraża coś więcej niż tylko nagrodę życia wiecznego, jaką Pan Bóg już teraz obdarza swoich świętych. Ona po prostu wyraża wyjątkowy i szczególny udział Matki Bożej w królewskiej godności jej Syna. Wyniesiona do chwały nieba, jako królowa nieba i ziemi, Maryja nie oddaliła się wcale od nas, ale pozostaje zawsze bliska ludziom i otacza nas swoją opieką. Ona wie o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu i wspiera nas dalej swoją macierzyńską miłością w życiowych doświadczeniach. Poświęca się dalej dziełu zbawienia, aby móc obdarzyć każdego człowieka szczęściem, jakie już wcześniej stało się jej udziałem. Jest królową, która rozdaje wszystko, co posiada, dzieląc się z nami życiem i miłością Chrystusa. Jednocześnie zaś Maryja nie ma jakiejś niezależnej królewskiej władzy, która znajdowałaby się obok królewskości jej Syna, a tym bardziej, aby z nią konkurowała. Jej służba ma charakter macierzyński, dotyczy dziedziny ducha panującego nad materią i ciałem, nad własną słabością, nad cierpieniem i grzechem. Wyraża się ona w duchowej opiece modlitewnym wstawiennictwie, ale także w pośrednictwie nadprzyrodzonych darów otrzymanych od Boga przez Chrystusa. Podobnie jak królestwo jej Syna nie jest z tego świata,
Tak też królewska władza Dziewicy Maryi nie dotyczy porządku natury, ale porządku łaski. Nie jest ona triumfem ludzkiej potęgi, ale triumfem dobra nad złem i ostatecznym triumfem miłości. Królewskość Maryi nie ma nic wspólnego z władzą w znaczeniu politycznym. Nie polega też na sprawowaniu władzy w sensie politycznym. Ona dotyczy przede wszystkim sfery życia nadprzyrodzonego. Stąd autentyczny kult Maryi wyklucza jakiekolwiek polityczne rozumienie i wykorzystywanie tego tytułu. Najbardziej znany tekst podkreślający królewskość Maryi pochodzi z Apokalipsy. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. W sensie przenośnym obraz ten odnosi się do Kościoła, do nowego ludu Bożego, składającego się z odnowionych 12 pokoleń Izraela. Kościół rozpoznaje w tym tekście swoją ostateczną przyszłość, której Matka Zbawiciela uczestniczy już teraz. I tyle wystarczy o pierwszej sprawie, to znaczy o królewskości Maryi. Drugą kwestią jest kult Maryi Królowej. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, tak w chwilach radosnych uniesień, jak i pośród ciężkich udręk, lud chrześcijański wznosił swoje modlitwy do Królowej Nieba i Ziemi, otaczał ją kultem, a nadzieja pokładana w Matce Chrystusa nigdy go nie zawiodła, pisał papież Pius XII w encyklice Ad Celi Regina. W dziejach miast i ludów ewangelizowanych przez orędzie chrześcijańskie istnieją niezliczone świadectwa publicznej czci oddawanej królewskości Dziewicy Maryi, w niektórych przypadkach nawet zinstytucjonalizowanej. A dzisiaj jako synowie Kościoła mamy i pragniemy przede wszystkim raz jeszcze wyrazić nasze nabożeństwo do tej, którą Jezus nam zostawił jako Matkę i Królową. Zawierzamy jej w wstawiennictwu codzienną modlitwę o pokój, zwłaszcza tam, gdzie najsilniej dochodzi do głosu absurdalna logika przemocy, aby wszyscy ludzie przekonali się, że na tym świecie musimy pomagać sobie jedni drugim jako bracia, aby budować cywilizację miłości. Nasza najgłębsza cześć do Maryi Królowej wyraża się w posłuszeństwie jej poleceniom, które można krótko streścić w słowach: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Inaczej mówiąc, kto uważa Maryję za swoją królową, ten stara się jak najwierniej wypełniać polecenia jej Syna. Ewidentne dowody czci dla Maryi są obecne także w dziejach waszego słynnego miasta Wschowa. Na taki kult wskazuje już jego pierwotna nazwa Frauenstadt, czyli miasto Maryi. O tym kulcie świadczą też oficjalne pieczęcie i herby Wschowy. Na najstarszej pieczęci pochodzącej z dokumentu wystawionego 29 czerwca 1310 roku umieszczono postać siedzącą na tronie Matkę Bożą z Dzieciątkiem, a w otoku pojawia się napis Sigillum Civium de Frauenstadt, czyli pieczęć obywateli miasta Maryi. Przypuszczalnie była to pieczęć pierwsza miejska wykonana w związku z lokacją miasta albo włączeniem go w 1296 do księstwa głogowskiego. Gdy w roku 1343 Kazimierz Wielki przyłączył Wschowę do Królestwa Polskiego,
pojawiły się dwie pieczęcie, mniejsza i większa. Na mniejszej umieszczono wyobrażenie Chrystusa koronującego Maryję z napisem w otoku Sigillum Civium de Frankstadt, pieczęć obywateli miasta Maryi. Kolejną zmianą pieczęci, jaka nastąpiła w XV wieku, wiąże się z definitywnym przyłączeniem Wschowy i ziemi wschowskiej do Królestwa Polskiego przez Władysława Jagiełłę w 1422. Na polu pieczęci umieszczono wówczas scenę przedstawiającą Chrystusa siedzącego na tronie wraz z już ukoronowaną Najświętszą Marią Panną, a napis na otoku informuje pieczęć miasta Maryi. Scenę koronacji zawierała także XVII-wieczna pieczęć. Polu przedstawiono Maryję z koroną na głowie i złożonymi rękoma oraz postać Chrystusa w koronie na głowie z ręką w geście błogosławieństwa. A w otoku umieszczono tarczę z podwójnym krzyżem Jagiellonów, pieczęć miasta Maryi lub Wschowy. Gdy w latach 1860-1870 dokonano przebudowy wschowskiego ratusza, na jego frontonie umieszczono herb miasta przedstawiający właśnie scenę koronacji. I tyle o drugiej sprawie, czyli przez całe dzieje Wschowy od momentu ustanowienia tego miasta snuje się ta myśl o protekcji Maryi nad mieszkańcami jego. Tak więc zgoda Stolicy Apostolskiej na patronat Maryi nad tym miastem nie jest czymś nagłym, nie, zupełnie przypadkowym, ale jest wyrazem dalszego ciągu tej samej historii czci i kultu mieszkańców miasta dla Maryi. Trzecia kwestia to jest sam obraz Maryi Królowej. Skąd wziął się wschowski obraz Matki Bożej Pocieszenia, który mamy dzisiaj koronować? Na ile mi wiadomo, jak dotąd nie odnaleziono jego autora. Znany jest jednak jego pierwowzór. W odróżnieniu do innych obrazów maryjnych namalowano go według pierwowzoru wypracowanego przez Łukasza Cranacha Starszego, czyli na przełomie XV-XVI wieku, jednego z mistrzów renesansu niemieckiego. W obrazie tym postać Matki Bożej Dzieciątka jest przedstawiona w bardzo naturalnych pozach wyrażających ciepło zwykłego macierzyństwa. Ów oryginalny obraz Cranacha przeżywał potem bardzo burzliwe dzieje. Najpierw umieszczono go w Dreźnie w kościele świętego Piotra, skąd został usunięty przez ewangelików i przeniesiony najpierw do Pałacu Książęcego, a następnie do galerii. W 1611 książę elektor saski Jan Jerzy I przekazał go arcybiskupowi Passau i Strasburga, arcyksięciu Leopoldowi Wilhelmowi V. W Passau wykonano jego kopię, umieszczając ją w prywatnej kaplicy na terenie ogrodu dziekana tamtejszej katedry. Lecz po serii objawień przeniesiono go w 1622 na pobliskie wzgórze Schulberg, zwane dzisiaj Maria Hilf, czyli Mario, wspomagaj. Tam w trudnych czasach wojny 30-letniej, wobec nieustającego zagrożenia tureckiego, epidemii dziesiątkującej ludność i klęsk żywiołowych, obraz ten stał się przedmiotem powszechnego kultu. Leopold Wilhelm, opuszczając w 1625 pasawską diecezję, zabrał ze sobą oryginał do Innsbrucka. I tam też znajduje się on w głównym ołtarzu Innsbruckiej katedry. Po wygranej bitwie z Turkami pod Wiedniem pojawiły się bardzo liczne kopie tego obrazu w wielu katolickich krajach, w tym także na Śląsku,
gdzie diecezją zarządzał właśnie biskup Passau. Nasz obraz Matki Bożej Wschowskiej jest niczym innym jak barokową wersją dawnego renesansowego obrazu Cranacha. Barok w kulturze europejskiej datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku i był to nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich. Nie wiadomo, jak mówiłem, kto był autorem tego wschowskiego obrazu. Wiadomo tylko tyle, że znajdował się we Wschowie już przed 1778 rokiem. W katalogu zmarłych dobrodziejów odnotowano bowiem pod rokiem 1778 pochówek niejakiego Jana Józefa Lożyńskiego na cmentarzu w pobliżu ołtarza Najświętszej Dziewicy Pocieszycielki. Ołtarz ten znajdował się w prawej rogowej kaplicce krużganków kościelnych franciszkańskich. I tam też znaleźli go w ołtarzyku wracający do Wschowy 1945 franciszkanie. Obraz ten dnia 1 maja 1960 roku przenieśli do kościoła, do wnęki ołtarza Niepokalanego Poczęcia. A potem przychodzi czwarta kwestia, czyli koronacja. Zwyczaj przedstawiania Matki Bożej ozdobionej koroną królewską oraz otoczonej orszakiem aniołów i świętych upowszechnił się od czasów Soboru Efeskiego, czyli od 431 roku. Po Soborze Trydenckim do tego odrodzenia idei koronacji przyczynił się kapucyński kaznodzieja ojciec Hieronim Paulucci da Forlì. Jego pomysł wsparł jego przyjaciel, hrabia Aleksander Sforza Pallavicino z Borgo Nuovo, który zapisał w testamencie w 1636 kapitule świętego Piotra na Watykanie dobra i winnice, aby środki pochodzące z ich dochodów przeznaczono na sporządzenie złotych koron dla najsławniejszych wizerunków Najświętszej Maryi Panny. I tak od początku XVIII wieku zaczęto dokonywać koronacji także poza granicami Italii. A w Polsce po raz pierwszy ukoronowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Uroczystość ta miała miejsce dnia 8 września 1717 roku. Dzisiaj będą to już setki polskich obrazów maryjnych, które zostały ukoronowane na prawie papieskim bądź też na prawie diecezjalnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdym przypadku wizerunek przeznaczony do koronacji powinien odznaczać się wyjątkową czcią ze strony wiernych, tak aby obrzęd koronacji był rzeczywistym wyrazem miłości ludu chrześcijańskiego do Matki Zbawiciela. W takim też przekonaniu nakładamy dzisiaj uroczyście korony na skronie Pana Jezusa i Jego Matki i dzięki temu spełnią się na naszych oczach słowa hymnu Magnificat. Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Piąta i ostatnia kwestia to odpowiedź na pytanie, do czego właściwie zobowiązuje nas koronacja obrazu Matki Bożej Wschowskiej. Zobowiązuje przede wszystkim do oddania jej czci. Dzięki temu wpiszemy się w wielowiekową tradycję dziękczynienia zanoszonego do nieba za jej obecność w naszym życiu. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie wystarczy założyć złote korony na wizerunek naszej Matki i Królowej. To my sami powinniśmy stać się jej żywą koroną przez naszą wiarę, nadzieję i miłość, przez nasze modlitwy i pracę, przez naśladowanie jej najpiękniejszych cech. To będzie
osobisty i zbiorowy wkład w budowanie Królestwa Bożego na ziemi, pomnażanie w naszym środowisku i w naszej ojczyźnie dobra, w umacnianie jedności naszych rodzin, w pomaganie młodym w odkrywaniu Jezusa Chrystusa i prawdziwego oblicza Jego Kościoła. Papież Paweł VI nazwał Marię pierwszą chrześcijanką, ponieważ ona uczy nas żyć po chrześcijańsku. Uczy nas słuchać Słowa Bożego, być otwartymi na Ducha Świętego, a również nieść krzyż, jak i być wiernym Bogu aż do końca. Ta wschowska koronacja jest na tej drodze szczególnym znakiem dla nas w przededniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, największego czciciela Maryi Królowej Polski. W tym czasie wypełniają się słowa wypowiedziane przez niego: nie zawiedzie się każdy, kto zawierzył Matce Królowej. Tak więc na koniec prośmy Maryję Wschowską, Panią Pocieszenia, niebiańska patronko tego sławnego miasta, umocnij naszą wiarę, czuwaj nad nami, uproś błogosławieństwo naszym rodzinom, bądź pocieszycielką dla wszystkich strapionych, utrudzonych i opuszczonych. Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo skieruje nasze myśli i czyny do Jezusa, Twojego Syna, a naszego Odkupiciela, abyśmy tak jak Ty czynili wszystko, cokolwiek nam powie. Amen. Rozpocznie się uroczysty obrzęd koronacji obrazu Matki Bożej Wschowskiej, Pani Pocieszenia. Przez rodzinę reprezentującą wiernych ziemi wschowskiej zostaną przyniesione w procesji do ołtarza korony, do wykonania których posłużyły podarowane obrączki ślubne przez wdowy i wdowców, pierścionki zaręczynowe przekazywane przez małżeństwa za obopólną zgodą, kolczyki, łańcuszki, bransoletki oraz wiele innych bliskich sercu pamiątek rodzinnych i osobistych. Dzięki więc szczodrobliwości dobroczyńców korony te posiadają nie tylko wartość materialną i artystyczną, ale przede wszystkim nieocenioną wartość duchową, odnoszoną do Pana Boga. Z tej racji w dalszej części liturgii nie będzie procesji z darami. Po przeniesieniu koron do ołtarza nastąpi obrzęd koronacji obrazu Matki Bożej Wschowskiej. Składa się nań modlitwa błogosławieństwa, poświęcenie koron oraz nałożenie ich na obraz. Najpierw na wizerunek Dzieciątka Jezus, co uczyni ksiądz biskup Tadeusz Lityński, a następnie na wizerunek Pani Pocieszenia, czego dokona ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Po nałożeniu koron nastąpi okadzenie obrazu Matki Bożej Wschowskiej i odśpiewamy pieśń maryjną. Powstańmy.
Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże, Panie nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższysz pokornych. Najwspanialszy przykład takiego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego Dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i Dziewica Maryja, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i Królowa Miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowy. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zakończył się obrzęd koronacji. Pozostajemy w postawie stojącej. Ze względu na uroczysty charakter tego dnia odmówimy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał mówienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na oczyszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni jako żywy Kościół, z ufnością skierujmy pokorne prośby do Boga Ojca przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za Kościół Boży i Jego pasterzy, zwłaszcza za papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, obecnego wśród nas arcybiskupa Stanisława, aby w łączności z Maryją głosili wszystkim ludziom wielkie dzieła Boże i sławili miłosierdzie Tego, który strąca moczarstw z tronu, a wywyższa pokornych. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za narody ziemi, aby sprawujący w niej władzę szczerze dążyli do wzrostu sprawiedliwości i utrwalenia pokoju i dobra. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią na skutek choroby, ubóstwa i osamotnienia, aby wschowska Pani Pocieszenia
ożywiła w nich nadzieję i pokrzepiła ich macierzyńską pociechą. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za mieszkańców miasta Wschowa i ziemi wschowskiej, aby cieszyli się nieustanną opieką Najświętszej Maryi Panny. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za wszystkich, którzy przyczynili się w sposób duchowy bądź materialny do koronacji wizerunku Matki Bożej Wschowskiej, Pani Pocieszenia, aby Bóg raczył ich obdarzyć potrzebnymi łaskami. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za zmarłych mieszkańców Wschowy, za zmarłych z naszych rodzin, aby wraz ze wspólnotą zbawionych mogli się cieszyć chwałą nieba. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy, uznając szczególną godność Najświętszej Dziewicy, coraz żarliwiej ją miłowali i naśladowali jej pokorę oraz ducha służby. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Boże nasz Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj modlitw, które do Ciebie z wiarą zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Matko Boża Wschowska, poręduj
za nami w każdych naszych troskach. Pani pocieszenia, Matko Boża Wschowska, wstawiaj się za nami, nasza Matko Boska. Pani pocieszenia, Matko Boża Wschowska, wstawiaj się za nami, nasza Matko Boska. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Ojcze Święty, przyjmij ofiarę, którą pokornie Tobie składamy z radością, oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy. I spraw, aby dla nas zjednoczonych z ofiarą Chrystusa stała się źródłem pociechy w życiu doczesnym i zapewniła nam wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Wszechmogący, Wieczny Boże, składali dziękczynienie. I sprawiedliwe, abyśmy Ci ofiarowali hymny chwały i błogosławieństwa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jego jako źródło pociechy dla świata z radością przyjęła Najświętsza Maryja Panna i porodziła go bez naruszenia swojego dziewictwa. Gdy stojąc obok krzyża swojego syna, znosiła srogie męki, pocieszałeś ją nadzieją jego zmartwychwstania. Modląc się z apostołami, gorliwie prosiła o ducha pociechy i pokoju oraz oczekiwała go pełna ufności. Teraz wzięta do nieba, pociesza z macierzyńską miłością wszystkich, którzy ją z wiarą wzywają, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Sanctus, 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 Dominus Deus Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.
tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwych wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z biskupem Stanisławem, przewodniczącym naszej liturgii, z obecnymi biskupami, ze mną niegodnym Twoim sługą oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Wyobraźcie sobie znak pokoju. Amen.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Księża udzielający Komunii Świętej będą znajdować się pod niebiesko-białymi parasolami. Prosimy podchodzić do najbliższego komunikującego. Miłością, z czułością, wiernych słów.
Ojca, wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego, znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocność. Zostać niemu wiernym. Chrystus Pan.
wstrząsnąć Boga tego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Pójdź się ujął ze swym ludem, dziećmi wiary Abrahama. Deum laudamus. Szczęście Boga wysławiamy, Tobie, Panu, jest chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie, Ciebie, Ciebie cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, śpią wieczystej pieśni głosy. Święty, święty na świętymi, Bóg zastępów był łaskawy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieść pośpiesza, mężenniku w orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wieku niste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim słowem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca, Syn jedyny. Prosił słudzy łask niegodni, wspomóż obmyj grzech co plami. Gdyż odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały złej nam zbroje. Broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Powiem, nie mów
swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Posileni paschalnym sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy oddając cześć rodzicielce Twojego Syna i przeżywając codziennie w naszym cielu misterium śmierci, umocnieni nadzieją nieba, każdego dnia głosili orędzie zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Głos zabierze ksiądz biskup Tadeusz Lityński, a po nim minister prowincjalny Bernard Marciniak. Ilekroć spoglądamy na koronowany wizerunek, budźmy w naszych sercach to jedno wielkie pragnienie wejścia na końcu ziemskiego życia do wiecznej chwały Boga i tam razem z Maryją stania się Jego radością i chwałą. Prosił przed laty sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Przywołuję tę prośbę w tych dniach i godzinach poprzedzających beatyfikację tutaj we Wschowie. W godzinie jakże radosnej, w godzinie koronacji wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. W duchu wielkiej radości pragnę dziś jako biskup zielonogórsko-gorzowski wyrazić wdzięczność Bożej opatrzności za miłość do nas, za miłość do pielgrzymującego Kościoła, za miłość wyrażaną w zewnętrznych znakach i miejscach świętych, do których należą również świątynie z wizerunkami Matki Bożej, a dziś szczególnie za naszą patronkę, Matkę Bożą Pocieszenia ze Wschowy. Trwając w bezpośrednim przygotowaniu do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, pragniemy naszą obecnością i modlitwą wpisać się w Jego słowa, które wypowiedział w jakże trudnych historycznie dla naszej Ojczyzny czasach, ale które pozostają ciągle aktualne. Wszystko postawiłem na Maryję. I my w tak niełatwym dla nas wszystkich czasie chcemy postawić za przykładem prymasa tysiąclecia wszystko na Maryję, która jest dla nas drogą ku Chrystusowi, który jest źródłem tak bardzo nam potrzebnej wiary, nadziei i miłości. W imieniu własnym i całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pragnę podziękować za pasterską posługę wśród nas, za wygłoszone słowo księdzu arcybiskupowi, metropolicie poznańskiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski Stanisławowi Gądeckiemu. Księże arcybiskupie, bardzo dziękujemy. I pozwolę sobie jeszcze dodać, korzystając z okazji, że obecność Waszej Ekscelencji jest dla naszej diecezjalnej rodziny pięknym znakiem umocnienia wiary i jedności, także z archidiecezją poznańską, która ma swój wkład, ogromny wkład. O, no pozwólmy jeszcze, tak. Nasze życie wiary, a to się dokonuje przez posługę sanktuarium Matki Bożej we Wieleniu, do którego wielu pielgrzymuje z naszej diecezji, także i tutaj ze Wschowy i z ziemi wschowskiej. Jest to sanktuarium bardzo nam bliskie i bardzo dziękuję, że właśnie także stamtąd płynie dla nas
ten strumień łaski. Cieszę się, że i my możemy zaprosić i gościć wiernych księdza arcybiskupa także na wschowskiej ziemi, tutaj we Wschowie, w sanktuarium. Dziękuję również przybyłem tutaj biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego na ręce ojca prowincjała Bernarda Marciniaka. Dziękuję całej wspólnocie franciszkańskiej, która prawie nieprzerwanie od XV wieku służy tutaj we Wschowie swoją modlitwą i posługą duszpasterską. Dziękuję za wasze zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Słowo podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców miasta i ziemi wschowskiej oraz do także przedstawicieli władz powiatu, miasta za inicjatywę ogłoszenia Matki Bożej Pocieszenia patronką Wschowy. Wyrażam nadzieję, że ten trudny nawet wysiłku czas i także odwagi chrześcijańskiej zostanie wynagrodzony przez miłującego nas Ojca w hojnym błogosławieństwie. Bardzo się cieszę, że na mapie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej mamy to szczególne miejsce doświadczenia Bożej miłości, Bożej opieki, Jego łask, którym jest wschowskie sanktuarium ukoronowane dzisiaj koronami. Serdecznie zapraszam do Wschowy zarówno diecezjan, jak i pielgrzymów z innych terenów. Niech ta świątynia stanie się dla nas Kaną Galilejską, w której rozbrzmiewać będą słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam Syn. I chcę jeszcze poprosić. Bo widzę, że jest w nas wiele energii, wiele entuzjazmu. To chcę poprosić, aby na chwałę Trójcy Przenajświętszej, na chwałę i cześć Matki Bożej, ale także tych wszystkich, którzy pomogli właśnie w przeżyciu tego wydarzenia i także dla wszystkich pielgrzymów i mieszkańców Wschowy, jak mamy tyle energii, to oklaskami podziękujmy im wszystkim. Matko Boża Pocieszenia, módl się za nami. Matko Boża Pocieszenia, módl się za nami. Matko Boża Pocieszenia, módl się za nami. Moi drodzy, w 1983 roku w Częstochowie święty Jan Paweł II, dokonując wspólnej koronacji wizerunków Matki Bożej z czterech sanktuariów, powiedział takie słowa: kiedy w liturgicznym akcie koronacji obrazów wkładamy koronę na głowę Jezusa, Jezusa jako Syna Maryi na jej rękach, mamy przed oczyma ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa na krzyżu. W łączności z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się przed oczyma naszej wiary również prawda o królowaniu Maryi. W imieniu własnym i całej naszej franciszkańskiej rodziny, także parafian i mieszkańców Wschowy, wyrażam Panu Bogu wielką wdzięczność za Jego dobroć, która ujawnia się w opiece nad nami, w licznych aktach pocieszenia zasmuconych i strapionych, którzy gromadzą się przed wizerunkiem naszej Matki, a od dzisiaj także naszej Królowej. Kończąc nasze modlitewne spotkanie, składam serdeczne podziękowania wszystkim tutaj zgromadzonym. Powtarzam słowa podziękowania księdza biskupa ordynariusza. Najpierw księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, który jest naszym duchowym franciszkaninem, naszym współbratem przez afiliację do zakonu braci mniejszych. Tych relacji jako poznaniacy mamy bardzo wiele z księdzem arcybiskupem.
i za tę koronację w moim rodzinnym mieście także serdecznie dziękuję. Wielkie podziękowanie składają księdzu biskupowi Tadeuszowi Lityńskiemu, biskupowi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, naszemu pasterzowi i ojcu za otwarte serce pasterskie, ojcowskie. W krótkim czasie ksiądz biskup zgodził się i na podniesienie kościoła do rangi sanktuarium maryjnego, później na procedowanie w Stolicy Apostolskiej patronatu maryjnego i w końcu na tę dzisiejszą koronację. Dziękujemy za zaufanie. Myślę, że nie zawiedliśmy go dzisiaj i nie zawiedziemy go w przyszłości. Bóg zapłać. Dziękuję wizytatorowi generalnemu, ojcu Gwidonowi Henselowi, który jest obecny tutaj pośród nas, przygotowuje kapitułę prowincjalną w przyszłym roku. Dziękuję wszystkim ministrom prowincjalnym, przybyłym na tę uroczystość, a także przewodniczącemu Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, ojcu prowincjałowi Januszowi Sokowi. Dziękuję wszystkim zgromadzonym kapłanom i osobom życia konsekrowanego. Dziękuję parlamentarzystom. Obecny jest wśród nas pan poseł Marek Ast. Obecna z nami była także pani dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście wschowskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Wschowskiego, panu burmistrzowi miasta i gminy Wschowa oraz przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wschowa za taką serdeczną współpracę, za zaangażowanie i pomoc w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję służbom mundurowym, wszystkim obecnym tutaj na rynku wschowskim, jak i zgromadzonym przed odbiornikami audiowizualnymi. Dziękuję w tym miejscu także telewizji Gorzów za transmisję naszych uroczystości. Dziękuję mieszkańcom Wschowy i całego dekanatu, pielgrzymom także z innych miejscowości. Dziękuję także obecnym tutaj na sam koniec, chociaż nie ostatnim, księżom biskupom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, księdzu biskupowi Łukaszowi Buzunowi z Kalisza, biskupowi pomocniczemu, a także biskupom seniorom Pawłowi Sosze i księdzu biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi. Na zakończenie in gremio składam gorące podziękowanie za trud przygotowania tej uroczystości. Pan Bóg w swojej opatrzności w tym dziele wywyższenia Maryi posłużył się bardzo wieloma ludźmi, którzy modlili się w tej intencji, którzy wyrazili zgodę, którzy ofiarowali swoje dary na korony, którzy przygotowali feretron, procesję, czuwanie, triduum, którzy dekorowali to wszystko, przygotowali liturgię. Dziękuję dobroczyńcom, którzy ofiarowali dary materialne, którzy podjęli się organizacji tego spotkania. Bardzo wiele jest to imion, wiele z was tutaj rozpoznaję. Niech Pan Bóg wam wynagrodzi swoim błogosławieństwem. Wszystkim serdecznie Bóg zapłać. Po zakończeniu mszy świętej zapraszam na posiłek. Na rynku miasta przygotowano posiłek dla wszystkich. Oficjalni goście proszeni są do restauracji zamkowej opodal. W imieniu franciszkanów serdecznie zapraszam do pielgrzymowania do naszego wschowskiego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Cieszę się z przywileju odpustu zupełnego, który na mocy dekretu penitencjarii apostolskiej możemy uzyskać od dzisiaj przez cały rok 365 dni do 4 września 2022 roku, nawiedzając w pobożnych celach Kościół Franciszkański we Wschowie. Ten dekret będzie w całości odczytany jutro po wszystkich mszach świętych.
Dla uzyskania w dniu dzisiejszym łaski odpustu, który zostanie dopełniony papieskim błogosławieństwem udzielonym przez księdza arcybiskupa, zarówno przez nas, uczestniczących dzisiaj w liturgii tutaj we Wschowie, jak i wszystkich łączących się z nami przez transmisję telewizyjną, pomódlmy się teraz w intencjach Ojca Świętego. Powstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Do tych podziękowań dołączam ojca Klaudiusza, gwardiana i kustosza Sanktuarium Matki Bożej we Wschowie. On tutaj był odpowiedzialny za całe przygotowanie. Klaudiuszu, serdeczny Bóg zabrać. Moi drodzy, Rada Miasta Wschowy w 2019 roku, przychylając się do gorącego pragnienia wielu ludzi, wydała oświadczenie woli formalnego ustanowienia Maryi patronką Wschowy. I kongregacja kultu Bożego, jak to już było powiedziane, mocą udzielonych jej przez papieża Franciszka uprawnień udzieliła tego patronatu, zatwierdziła błogosławioną Maryję Dziewicę z tytułem ze Wschowy patronką uboga miasta Wschowa. Teraz proszę przedstawiciela samorządu naszego miasta o odczytanie aktu oddania miasta i ziemi wschowskiej niepokalanemu sercu Maryi. Matko Boża, niepokalana Maryjo, wschowska Pani pocieszenia, Tyś patronką naszego miasta. Dlatego dzisiaj w obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, pragniemy odnowić z Tobą przymierze i na nowo oddajemy w Twoją wieczystą i macierzyńską opiekę nasze miasto Wschowę, małżeństwa i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i cierpiących, samotnych i opuszczonych, wspólnoty, instytucje i organizacje. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzamy wszystkie nasze czyny, myśli, pragnienia, wolę, duszę i ciało. Dobra duchowe i doczesne, naszą pracę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czas i wieczność. Matko Najświętsza, pokornie prosimy, doprowadź nas do Królestwa Bożego. Niech za Twoim wstawiennictwem Wschowa rozwija się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny, a serca jej mieszkańców i sprawujących władzę niech otworzą się na pokój i miłość do Jezusa Chrystusa i Twego niepokalanego serca. Przyjmij, Maryjo, patronko Wschowy,
ten akt zawierzenia i oddania. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego miasta i każdego z nas. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi miłosierny Ojciec, który za pośrednictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, przywrócił nam łaskę utraconą przez Ewę. Amen. Pan Jezus, który w łonie Najświętszej Dziewicy stał się naszym bratem i Zbawicielem, niech nas oczyści nasze serca z wszelkiej zmazy grzechu. Amen. Duch Święty, niech umocni w was łaskę prawdziwej wiary i nadprzyrodzonej nadziei, abyście idąc drogą Ewangelii doszli do niebieskiej Ojczyzny. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przez coś Polskę, przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Błogosław nam rodziny, w swoje ręce weź ich los.
nas. Stój na straży dnia każdego, wśród radości i wśród trosk. Nasza Pani pocieszenia, w Twych dłoniach skarb Bożych łask. W Twych dłoniach skarb Bożych łask. Więc do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Pobłogosław naszą ziemię, tych, co nasz budują kraj. Uproś Polsce Boże, w trudnych chwilach pomoc daj. Nasza Pani pocieszenia, w Twych dłoniach skarb Bożych łask. Maryjo, prowadź nas. Nasza Pani pocieszenia, do Ciebie wołamy, Maryjo, prowadź nas. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pani pocieszenia, Pani pocieszenia, Pani Dziękuję bardzo.